Tekst manny na 22 grudnia. Jeśli tedy kto samego siebie oczyści, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. 2 Tymoteusza rozdział 2 Werset 21 Komentarz parauzyjny. Jeśli ktoś pragnie uznania od Boga, Niech się o to stara w sposób przez Niego wyznaczony, na drodze pokory, ponieważ Panu ziela swej łaski pokornym. Jeśli chciałbyś być naczyniem nadającym się do użycia przez Mistrza, naczyniem do zaszczytnych celów, ukusz się pod mocną ręką Bożą, a On cię wywyższy we właściwym czasie. Nie powinieneś się też do tego spieszyć, lecz wszystko... Co napotka ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, począwszy od oczyszczania swego ziemskiego naczynia i ciągłego kontynuowania tej pracy, by nadawało się ono do użycia przez mistrza. Reprint nr 3096 Komentarz epifaniczny: Rzeczami, z których mamy się oczyszczać, są skazy ciała i ducha. To oznacza, że mamy się pozbywać zła, które zakorzeniło się nie tylko w naszym ciele, takiego jak nieczystość osobista, nauk tytoniowy, alkoholowy i narkotykowy, obżarstwo, nieczystość seksualna i tak dalej, ale także od tego, które zakorzeniło się w naszym umyśle i sercu, jak błąd, niewiara, rozpacz, niezdecydowanie, niecierpliwość niepobożność, brak uczuć braterskich, samolubstwo, pycha, próżność, tchórzostwo, lenistwo, swarliwość, nienawiść, nieszczerość, chciwość i tak Zasadniczą częścią naszej chrześcijańskiej walki jest bój przeciwko grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości, dzięki któremu zwyciężamy zło i oczyszczamy się. Oczyszczanie to dokonuje się przez działanie Ducha Świętego, wzmacniając go. Ono przynosi nam zaszczyt przed Bogiem, odłącza nas dla Niego, przysposabia do Jego służby i przygotowuje do każdego dobrego słowa i czynu. Do nas wszystkich, a szczególnie do pielgrzymów i starszych, odnosi się polecenie bądźcie czystymi Wy, którzy nosicie naczynia Pańskie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Trzecia, Mojżeszowa rozdział 21, werset 6. Świętymi będą Bogu swemu i nie splugawią imienia Boga swego, albowiem ofiary ogniste pańskie, chleb Boga swego ofiarują, przetoż będą świętymi. Izajasza rozdział 6, wersety od 5 do 8. I rzekłem: Wiada mnie Jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam w pośrodku ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla, pana zastępów, widziały oczy moje. I przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręce swej węgiel rozpalony, który kleszczykami wziął z ołtarza i dotknął się ust moich, a rzekł, oto się dotknął ten węgiel warg twoich. A odejdzie nieprawość Twoja, a grzech twój zgładzony będzie. Potem słyszał głos pana mówiącego: Kogoż pośle? A kto nam pójdzie? Tedy mu rzekł, oto ja, poślij mnie. Rozdział 52, werset 11. Odstąpcie, odstąpcie, wynijcie z Babilonu, nieczystego się nie dotykajcie, wynijcie z pośrodku Jego. Oczyśćcie się wy którzy nosicie naczynie pańskie. Jeremiasza rozdział piętnasty, werset dziewiętnasty. Przetoż tak mówi pan: Jeśli się nawrócisz, wtedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem mojem, a jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niech się obrócą do ciebie, ale się ty nie obracaj do nich. Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety od 25 do 28, ale Jezus zwoławszy ich, rzekł, wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami, ale ktokolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto bykolwiek między Wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą Waszym. Jako i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. Rzymian rozdział drugi, wersety od dwudziestego do 23, który tedy uczysz drugiego, siebie samego nie uczysz, który opowiadasz, żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który się brzydzisz bałwany, święte rzeczy kradniesz. Który się chlubisz zakonem, przez przestępstwo zakonu Boga lżysz. Pierwszy Koryntów, rozdział piąty, wersety od pierwszego do ósmego. Zapewne słychać, że jest między wami wszeteczeństwo, a takie wszeteczeństwo, Jakie i między pogany nie bywa mianowane, aby kto miał mieć żonę ojca swego? A wyście się nadeli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z was ten, który ten uczynek popełnił. Przetoż ja, a czem odległy ciałem, lecz przytomny duchem, jużem jakobym był przytomny, osądził tego, który to tak popełnił. Gdy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zgromadzicie, i z duchem moim, i z mocą Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oddać szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zachowany w Pana Jezusa. Nie dobrać to chluba wasza. A zaż nie wiecie, iż trochę kwasu wszystko za nie zakwasza? Wyczyścież tedy stary kwas? abyście byli nowym zacznieniem, jako prześnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, Chrystus. A tak obchodźmy święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i rozpusty, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Rozdział szósty, wersety od dziewiątego do dwudziestego, a zaż nie wiecie. Iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni. Aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez ducha Boga naszego. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczno, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom, ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi, lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciał. Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją. A zaż nie wiecie, iż ciała Wasze są członkami Chrystusowymi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy? Nie daj tego Boże. A zaś nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednym ciałem z nią jest. Albowiem mówi, Będą dwoje jednym ciałem. A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z nim. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest, lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy. A zaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem ducha świętego, który w Was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi, albowiem drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Rozdział 11 wersety od 28 do 32 Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech jest chleba tego i z tego niechaj pije. Albowiem, kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego. Dlatego między Wami wiele jest słabych i chorych, i niemało ich zasnęło. Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Drugi Koryntów rozdział szósty wersety od trzeciego do siódmego i od wersetu 16 do rozdziału siódmego wersetu pierwszego, żadnego w niczem nie dawając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze. Ale we wszystkim zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach, w razach. W więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach, w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w dobrotliwości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mówie prawdy, w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na prawo i na lewo. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami. Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jak mówi Bóg. Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wyjdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki. Mówi Pan wszechmogący. Te tedy obietnice mając, najmilsi. Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Rozdział 13 werset 5. Doświadczajcie samych siebie, jeśli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie. Czyli samych siebie znacie, że Jezus Chrystus w was jest chyba żebyście byli odrzuceni. Galatów rozdział piąty wersety od dziewiętnastego do dwudziestego A jawneć są uczynki ciała, które te są: cudzołóstwo, przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa. Pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam Wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Efezów rozdział 5 wersety 3 i 4 A wszeteczeństwo i wszelka nieczystość, albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między Wami, jako przystoi na świętych. Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie. Pierwszy Tymoteusza rozdział trzeci wersety od pierwszego do 15 Wierna jest ta mowa, jeśli kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda. Ale biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony, czuły, trzeźwy, poważny, gościnny. Ku nauczaniu sposobny, nie pijajnica wina, niebitny, niesprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, niesfarliwy, niełakomy, który by domy swój dobrze rządził, który by dziadki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością, bo jeśliby kto nie umiał swego własnego domu rządzić, jakoż piecze będzie miał o kościele bożym, nienowotny. Aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy. Musi też mieć świadectwo dobre od obcych, aby nie wpadł w hańbę i w sidło potwarcy. Diakonowie także mają być poważni, Nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, niechciwi z prośnego zysku, mający tajemnicę wiary w czystym sumieniu. A ci też niech będą pierwej doświadczeni, Zatem niech służą, jeśli są bez nagany, żony także niech mają poważne, niepotwarliwe, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakonowie niech będą mężami jednej żony, którzy by dziadki dobrze rządzili i własne domy. Albowiem, którzy by dobrze służyli, stopień sobie dobry zjednają i wielkie bezpieczeństwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Ktoś tobie pisze, mając nadzieję, że wrychle przyjdę do ciebie, a jeździ bym omieszkał, abyś wiedział, jako się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. Rozdział szósty werset jedenasty Ale ty, człowiecze Boży, chroń się takich rzeczy, a naśladuj sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości.

170. Dotyk Mistrza. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 3096. Pytania: Jakimi były doświadczenia bieżącego tygodnia mające związek z tym tekstem? Jak je przyjąłem, przyjęłam? Jakie były ich wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.